są problemy. Bo nurkowanie to przyjemna, ale niełatwa sprawa. Zwłaszcza kiedy trzeba się przygotować do zejścia na sporą głębokość. Dziesiątki kilogramów sprzętu, specjalne kombinezony, masa pieniędzy. Ale dla tej grupy to nie tylko kolejna wyprawa na dno. To ostatnie przygotowania do wielkiej przygody. Emocje na pewno są, na pewno rosną, aczkolwiek my wszystko robimy ze stoickim spokojem, powoli i w swoim tempie. W połowie lipca polscy nurkowie w Wielkiej Brytanii chcą zejść na wrak Piłsudskiego, polskiego okrętu leżącego ponad 30 metrów pod wodą na otwartym morzu, a to wymaga spokojnych i systematycznych przygotowań. Do Kornwali Polacy przyjechali na rozgrzewkę, po przygotowaniach na lądzie i kilkunastu minutach na łodzi w końcu mogli zrobić to, co najbardziej lubią. Tym razem zwiedzali wrak transportowca zatopionego w 1917 roku. Do dna, 20 metrów pod wodą, schodzili krótko, ale to co zobaczyli zrobiło na nich spore wrażenie. Walczyliśmy troszkę z prądem, warto było i trafiliśmy na wspaniałe kotły po prostu, które są gigantyczne po prostu. Świetne nurkowanie, dużo życia, dużo roślin. Bomba, po prostu bardzo polecam, wrak jest rewelacja. Widoki wynagrodziły wysiłek, a po Piłsudskim wrażenia będą pewnie jeszcze większe. Dłuższe schodzenie, pod wodą czas będzie podobny, aczkolwiek no, trzeba uważać przy wychodzeniu, bo to już jest spora głębokość. Chcą na nią zejść, by zobaczyć na własne oczy, co się stało z okrętem Piłsudski, lubą międzywojennej polskiej floty. Po tym, jak zawrócono go z trasy z Nowego Jorku, kiedy wybuchła II wojna światowa, trafił pod rozkazy brytyjskiej admiralicji. Ekskluzywny okręt przerobiono na jednostkę wojskową. Uzbrojony w działa przeciwlotnicze wypłynął ze stoczni w Newcastle w listopadzie 1939 roku. Na morzu szalał sztorm, ale Brytyjczycy zapewniali, że Piłsudski będzie bezpieczny płynąc wzdłuż wybrzeży Anglii, między brzegiem a polem minowym. Zaciemniony okręt miał dotrzeć do Cape Town w RPA i stamtąd razem z Sobieskim płynąć do Nowej Zelandii. Na pokładzie było około 200 osób. Nagle o 5:36 rano 26 listopada statkiem wstrząsnęły dwie potężne eksplozje. Po kilku godzinach poszedł na dno. Do dziś nie wyjaśniono, jakie były przyczyny jego zatonięcia. Być może w lipcu na dnie Morza Północnego uda się dojrzeć coś, co wyjaśni, czy był to niemiecki ubot, mina czy wypadek. Do zejścia na wrak Piłsudskiego zostało już tylko kilka tygodni. Dla polskich płetwonurków to czas ostatnich przygotowań przed wyprawą. W lipcu będą mieli wyjątkową okazję obejrzeć z bliska wielką część polskiej historii. Maciej Woroch, Fakty, Kornwalia.